godzina 11 i dopiero ruszyliśmy. Także wczoraj dużo czasu tego kochali straciliśmy i jeszcze dużo stracimy, bo kawałek drogi do Kamloops. Rano gościu mi zapukał, mówi, że droga otwarta, że ready to go, ale obyczajny musi założyć. Założyłem dwa łańcuchy. I lecimy z tym koksem. Powoli. Z tej strony mam jeden nowy łańcuch. Z tamtej użyłem jeden stary. Te nowe łańcuchy są trochę luźniejsze. A nie mam tych pajączków. Zostawiłem te pajączki, te gumy napinające w tamtym traku. Ale mam te zwykłe gumki, które też można wykorzystać. Więc dałem jedną gumę. No i ważne, że jedziemy, bo już mam kurde dość tego siedzenia na tym highwayu. Wiaderka, pomarańczowe to stary łańcuch, ten biały to były nowe łańcuchy. A wiaderka trzymam pod łóżkiem, także łańcuchy mam zawsze ciepłe, suche. Nie wieszam je pod przyczepą, bo jak przyjdzie do czego, trzeba zakładać, to śniegiem, lodem oklejonym. Mnie to trzeba wszystko stukać, pukać, rzucać po ziemi, żeby się to oczyściło z lodu. Przez to są trochę gorzej do zakładania, jak są oklejone. Znaczy chyba zepsuł. Maska podniesiona. Także tak to wygląda. Tam się dwa traki do siebie chyba przytuliły. Obrócę kamerę. Założyłem ją tutaj na szybę. Bardzo siebie blisko dwa traki. Ja nie wiem, czy czasami jeden nie został. Pośliznął się, bo droga jest pochylona. Zakręt w prawo i pochylenie idzie w prawo. I musiał się do niego przytulić. A teraz kiepska sprawa. Jakby chciał odjechać, no to mu przedrapie cały bok. Lepiej byłoby go tałownikiem po tym lodzie lekko odsunąć, nadrzucić i dopiero żeby pojechał. Tak, zobaczcie, przytulił się, no. Ale było tak wcześnie nisko, że ja nie wiem, czy mówiłem, ale zaciągnąłem hamulec na lekkim pochyleniu, tak jak teraz, od traktora, czyli żółty, to mi trak się zsuwał. Musiałem zaciągnąć od przyczepy też i dopiero jako tako trak stał. Robiło. Młody chłopak z tego budca. No to trzeba mieć duże odległości. Nie wolno za blisko przejeżdżać na takich pochyleniach, bo może człowieka posunąć na bok. Dobra, jedziemy. Tutaj traczek stanął pod górę. Dobra, zjeżdżamy na prawo i zrzucamy łańcuszki. Nie ma co. Tu już się droga przejaśniła. Niektóre traki już widzę zrzuciły wcześniej. Ale to tylko niektóre. I zrzucamy. Kluczyk, zapomniałem kluczyka.
kiepsko, bo jest akurat na dole. Podjeżdżać kawałek do przodu, bo akurat zapięcie na dole jest. Trochę nie trzyma. Dobra. Użyłem tej gumy, bo nie miałem pajączków. Zapomniałem pajączki. Dobra, jeden mamy. Idziemy po drugi. Tylko sobie muszę wziąć kluczyk. O, coś się zapominam. A gościu ładuje sobie do worka łańcuch. Wiaderko jest lepsze zdecydowanie. Bynajmniej woda nie leci, tylko odparuje z wiaderka. Jest troszkę lepiej, bo już jest trochę wyżej. Bo jest trochę wyżej. Kluczyka nie zapomnieć. Dobra. Trochę do przodu podjedziemy, żeby ten można było zjechać z tych łańcuchów i je zabrać. Ja tu sobie zapnę moją gumę. I już. Trochę podciągniemy i gitara. Ręce brudne, mokre. Ale w rękawiczkach nie lubię robić. Nawet nie umiem. Kamera się poklapała, pobrudziła. Dobra, wezmę rękawiczki, to już łańcuchy tylko do wiaderka damy. Już. Woda płynie. Zakładają łańcuchy, to tutaj woda już tak mało płynie, ale tam płynęła tak mocno, że w strumieniu wody prawie, że to robiło. Przejdę pod przyczep na skróty. Dobrze. Ja się staram te łańcuchy zawsze wkładać tak tą końcówką, bo nie mi się ładnie wyglądało i poplątało, bo nie raz się to przyjechało. Te pogrywki to się też zakręcają fajnie. A. Takie dziadostwo. Dobra, teraz bierzemy w jedną łapę i zasuwamy.
spacer farmera z ciężarem w lewej łapie. Idę od strony pasażera, no bo tam ma miejsce pod nogami. Tak to wygląda. Oh my god. Kluczyk do środka. Dobra. Wiaderka mamy tu. Pokrywkę zrzucę tutaj. Z tego względu, że przez parę dni chcę, żeby ta woda odparowała, żeby nie kisiło się to i nie rdzewiały te łańcuchy. Bo wiadomo, jak pokrywkę zakręcę szczelnie, to potem tak jest, jak jest. O, uciekamy, ale co jeszcze ważne chciałem powiedzieć, że kurwa znów się pochlapała się. Mam problem z silnikiem lekki, niedawno się to stało. Check engine się zaświecił podczas jazdy. Ale patrzcie, zgas. Ciekawe, czy wyjdę na obroty, bo do 16 tysięcy, do 1600, przepraszam. O, wchodzi. Ale świecił mi się tu check engine. Robił do 16, prawie 17. Dalej już nie puści komputer. Czyli wiedziałem, że pompę wtryskiwać walno. Bo miałem to niedawno, kiedyś miałem to samy objaw, że trakt nie wchodził na obroty. No i teraz się kiepsko jedzie, bo pod górkę się nie rozpędzisz, trzeba redukować szybciej i tak dalej. Ale jest ok, mam nadzieję, że tak się to utrzyma, bo a może znów to powróci. Ale to podłączę pod komputer, pokażę, który to injektor zrobił numer, bo to się zapisze w komputerze. To być może chyba go i tak wymienią, zobaczymy. Dobra, lecimy dalej, do Kamloops kawałek, a potem może jakoś pójdzie. Pozrzucali co niektórzy. Ja jechałem dłużej, ale zauważyłem, że mogłem też zrzucić, dlatego zrobiłem to na drugim punkcie. Bo tak jak widać, już droga jest mokra, a jedziemy w dół, tam jest coraz cieplej, więc tam już droga będzie coraz ładniejsza. Także każdy robi po swojemu. Jak ktoś się boi, to on ciągnie drugi skład, więc on woli zostać z łańcuchami. Też mu się trochę nie dziwię, bo nie wiadomo, co będzie za chwilę i tak dalej. Strafikowali się. Zwolnimy, zobaczymy, co tu jest grane. Przymknęli drogę w tamtą stronę. I koreczek, jak widzicie. No przecież już droga jest dosyć fajna, bo tam u góry jeszcze jest trochę lodu. Ale być może czekają, aż pługi tam trochę podgarniają. Trochę ją przetrą. I tam za godzinkę, dwie może już to wszystko ruszy. Tak. Tak może być, że chcą drogę jeszcze trochę doczyścić z tego lodu. A my lecimy dalej. Jeszcze kawałek, będziemy mieli wagę, great check, Kamloops. Ale to jeszcze kawałek. Thank you.
Maciek był wyciągany z rowu. Trochę plastyki miał połamane, ale nie był bardzo uszkodzony. Po prostu wpadł w ten śnieg. Ale już go wyciągnie. A co chwila coś się dzieje. Tam widzę, jest chyba następny. Bo jakieś drzewo wywalone. A, to dlatego te highway pozamykali. Po lewej niebieskie coś tam się wysypało komuś. No tu trak, ale zwolnimy, żeby lepiej nakręcić. Widzicie, jak się traczek wysypał? No, zjedziemy na lewy pasek. Także następny trak. Tam leży następny traczek. Po prawej stronie wpadł z deskami. Także... No jest tych wypadków. Ja też tak nie zawsze kamery włączam za każdym razem. Ale czasami trzeba coś nagrać, żeby pokazać, jak to wygląda na tych właśnie górskich highwayach. Jak obśnieży, oblodzi, to można na łyżwach jeździć, dosłownie. Ale trzeba być ostrożnym, a często, gęsto człowiek jedzie naprawdę powoli, a inni jak wariaty. Nie czują tego highwaya, tej drogi, tej prędkości za dużej do warunków. I jadą, bo jadą na prosty jako tako, ale jak zakręt wchodzi, czy gdzieś lekko z górki, to go potrafi ładunek pchnąć i złamać. No ale cóż, ludzie jakoś mają mniej wyobraźni, ale też mnie to dziwi, bo to są po trackerzy. Nie wiem, może z małym stażem, czy przy okazji z małą wyobraźnią. No nic, tyle grędzenia, nie będę zanudzał, jedziemy dalej. No, tu na wyższych partiach jeszcze trochę śnieg zalega, ale bynajmniej prawy pas jest w miarę fajny, bo są dwa ślady wyjeżdżone, więc się jedzie dobrze. Ale lewa strona jeszcze śnieżek zalega. Ale to już końcówka mi się wydaje, bo potem będzie dosyć długo w dół i będzie znów dobrze z naszą drogą. Podoba mi się zima, tylko żeby drogi były super, bo tak, ja lubię zimę. Jak jest zimno, mi to nie przeszkadza, chyba że jest bardzo zimno, no to wtedy przeszkadza. Bo traka ciężko odpalić w ogóle. No ale zima nie trwa wiecznie. Szuramy do przodu. Ale 3 mln.
niżej, tym się bardziej przejaśnia, znaczy robi się czarniejsza. Zjeżdżamy na Inksa. Tu muszę wyhamować, bo tam jest trochę ślisko, więc trzeba użyć hamulców na dobrej przyczepności, bo tutaj jakieś garby. Dobra, ominiemy, nikt nie jedzie za nami. I wbijamy się w te kartoflisko, bo tu zawsze są kartofliska, o Boże. Trzeba zwolnić, bo zawieszenie można zostawić. Ojej, ojej. Dobra, wchodź do biegu, bo ja się muszę podciągnąć do przodu. Wiecie co? Ja jadę dalej, bo ja później nie ruszę. Pod górkę nie chcę zatrzymywać się, bo potem mogę się grzebać w tym śniegu. Stronie albo nie. Ojej, ciusieńku. Ale dziadostwo już się porobiło. Tu zostaniemy na wylocie. Przejazd po prawej mają. Trochę na równym stoję. Okej. Okay. Kolejny wypadeczek. Autko na bok przewrócone. Dzisiejszy film to chyba trochę tych wypadków ponakręcamy. Staram się tego tak nie robić. O, a tu widzę, że jest ten sąsiad, jak on się nazywał? Kanostoga? Ach ja, Kanostoga. Nie wiem, czy on nie brał udziału, ale chyba tak, bo chyba ma jakieś niecenie. Oho. Następny po przeciwny po hamulcach dał. Pieszak mu wyszedł. Aż się policjanci popatrzyli z przeciwnego pasa. A naczepa aż skakała na osiach, tak dał po handlach. Nie, z przeciwnej strony jechał. I pieszak mu wyszedł. A ten gościu z Kanostogi w długich włosach. Ja go widziałem już. Długie włosy takie ma, kucyk, w kucyka zrobionego. Ja go widziałem, bo on koło nas sąsiaduje, także ta firma. Tak, ma wniecony błotnik. O, przewrócony jest ten pickup truck. A, jeszcze w osobowy taki jakby SUV uderzono. Taki z tatuażem. O kurde. Ale mam koło tej ciasno ambulansa. Jeszcze krawężnik oślizgany z tego. Ale dobra, przecisnęliśmy się. Na jedną stopę my się przecisnęli, więc nie jest źle. Jedziemy dalej. Ja głodny jak wilk jestem. Tak. Dojechałem do Sikamus. Tu jest zawsze moja przystań po kawę. Trzeba wziąć kubek kawy. Może ten większy, ala termosowy. Trzeba zjeść posiłek z dwóch dań, bo jestem głodny jak wilk. Dolać płyn do spryskiwaczy. Wymyć szyby, bo tak jak widać, szyby i lusterka mam tak uwalone. Tu z przodu to jest pół biedy, bo spryskiwacze jak włączę, to sobie tam swoje wytrę. Ale tak samo te lusterko, no. Tak to wygląda, jak wygląda. Trzeba będzie to przetrzeć. Więc co, najpierw by trzeba było przygrzać sobie jedzonko, iść po kawę, wytrzeć i później zjeść. Tak, bo będzie się grzało w mikrofalówce.
nie wiem, tam 2 czy 4 minuty i już. Tak, zupa się grzeje, idziemy po kawę, biorę ten duży termos, starczy mi, do celu mam 487, a 490, także trzeba uciekać po kawkę do środka. Była malta śniegu, co? Bo tego nikt nie odgarnia, znaczy tam widać poodgarniali trochę, bo są te kubki, ale dosypało świeże i już nikt tego nie odgarnęli. I takie kartoflisko, no ale cóż. Powoli się wytopi. Idzie ciepły front, więc za parę dni będzie lepiej. Coś mi się kamera zawiesza. Nie mogłem jej uruchomić. No, świeciła. Ale jakoś ją zgasiłem i włączyłem nagrywanie. Nie wiem, czy to jest wina karty. Także jadę dalej. Szyby wytarłem. Także będę w nocy trochę widział. Chyba, że się znów pochlapią. Tamta tak samo. Światełka przetarłem i jedziemy. Za chwilę będzie ciemno, bo to już piąta dochodzi, za godzinę już się zrobi ćma. Także co tu dalej można kręcić, jak będzie ciemno? Nie za bardzo jest co. Więc chyba na tym już ten filmik zakończę, bo droga jest w porządku. A jak widać, w tym momencie droga jest piękna. Zero śniegu. Chyba te wideo zakończymy. Więcej kręcić nie będziemy po nocach, bo to nie ma sensu. Tak, znowu stoimy. Nie dojadę do domu, nie dojadę. Jakiś wypadek czy coś. Korek, a tam dalej jest tunel. Nie wiem, jak długi ten korek jest. Przed chwilą karetka pojechała. Od mojej strony jechała ambulans. Więc nie wiem, co się stało, jak to długo będzie trwało teraz. Chwilę temu też trak leżał. Zanurkował całkiem w dół, w przepaść, tylko kawałek naczepy było widać. Także też w tym wypadku jest co nie miara. Nie sposób wszystko kręcić, to musiał mieć kamerę na okrągło włączoną. Bo się co chwila coś mija. Osobowych aut tak samo nie brakuje. A, mam już dość. Fuck. Idę do domu i nie mogę dojechać. A jeszcze muszę tą przyczepę cocionę bizonową zdropować u nich na jardzie. Na jardzie bizona. Chciałem być w domu o północy, ale nie wiem, chyba już nie będę. Przespać się rano, przyjadę do pół traka wybrał. Trzeba będzie go przeglądnąć, no i injektor wymienić. Unit injektor, to jest pompa wtryskiwacz, nie wtryskiwacz, więc unit injektor do wymiany. Dzwoniłem do szefa, już jest przygotowany, tylko pilnowy i jutro będzie zmieniany. No ale do roboty trak idzie, to trzeba go ochlapać, bo jest jak to trak po górach, no, dużo piachu, dużo soli. Więc nic już nie wiem, jest czeski film. Już ta zima skończyć, ale to jeszcze trochę potrwa. Także stoimy i się nudzimy. A, tu się traszyk kogoś ściągnęli, tego traka po lewej stronie.
Countdown with Mark, Nina, and Alan. Missed any? Another rad replay will be happening soon. Be sure to join the BJs each week for the... Tak, dzień kolejny. Przyjechałem dzisiaj w nocy, chyba o drugiej. Dzisiaj jest sobota. 10 bodajże, jak dobrze pamiętam. I chcieliśmy ten injektor zmienić, znaczy Grzesiu chciał, ale nie pokazuje nasz komputer, który miał usterkę, bo on jest nieaktywny, więc w tym momencie nie widzi, ale podjechałem tutaj do Fredka, szef zadzwonił, poprosił o pomoc i oni swój komputer podłączył, mają bardziej dokładniejszy. Kobieta mówi, jeli to bramy, jak chcesz kawę, idź po kawę. Więc ty wtedy piję kawę i jem pączka. Serwis wygląda cały, co nie? Jest tak jak tu. O, baterie, jakieś tam fotele, dodatki. Tutaj można siedzieć, telewizor oglądać, ulotki, jakieś różne prospekty o trakach. Można sobie poczytać, coś się dowiedzieć. O, tu mają popcorn, jakby ktoś chciał z klientów. Mikrofalówka, kawa, donaty. Jednego wziąłem. A że jestem głodny, też jest, nie wiem, drugiego. Może mnie nie nakrzyczą. Nie, czemu to zrobić? Mój szef tu zostawia kupę pieniędzy. Także oni na tym i tak zarabiają. Krocie. Zwłaszcza, że ma tych traktów trochę, a wszystko to są fretki. Więc jest dla nich grubą rybą. Także tak to wygląda. Tak, pączki zjadłem, troszkę podjadłem, bo zjadłem dwa, a idę do traka, może tam będzie zaraz coś robił, a przy okazji sobie zapalę fajkę do kawy. Mówiłem kiedyś do szefa, żebym tego motora kupił, co nie, mówi, że to jest chyba do wygrania, taki Harley'ek, ładny, ładny, taki by mi styknął. Akurat taki nieduży. Na lato jak znalazł. No i tak to jest. Idziemy do traczka. Się gościu gapi, bo kamerę mam w ręku. Ale mnie to denerwuje, jak się ludzie lupią, bo kamerę mam. Sobie mam kamerę. Ale ja tam do środka chyba nie będę mógł wejść. Ale spytam się tej dziewczyny, bo klamka jest zamknięta. Fak. Zostawiłem sobie papierosy w traku. No. Trochę kiepsko. Oj, oj, oj. No nic, coś wymyślimy zaraz. Tylko się jeszcze kawę napiję. Wymyłem go dzisiaj, rano wstałem, bo spałem. Traku dzisiaj w nocy pod szopem, ale jak teraz tu jadę i będę wracał, to się znów pochlapię, bo to tylne koła chlapią, nie ma błotników żadnych, tylko taka mała osłonka, to tu zaraz cały trak ochlapany. Tak, poszedłem szybko, wziąłem fajki i wyszłam. Także dziewczyna mnie wpuściła na warsztat, a jakaś inna dziewczyna mi skanuje swoim komputerem traka, tylko że tam nie wolno być, bo nie są, nie wiem, jakieś mają chyba tajemnice, więc trudno, mam nadzieję, że to długo nie potrwa i wracam do shopu Grześkowi, wstawię traka, jak będzie wiedział, który unit injector do wymiany, to go wtedy łatwo wymieni, bo wiadomo, o jaki chodzi. A ja do domciu, bo już mam dość, za długo wracając z tego Vancouveru, highwaye zamykające po chwilach.